Miałem jako młody adwokat sprawę, w której występował jako biegły profesor Czapow, nieżyjący, wybitny profesor zajmujący się psychologią społeczną, zachowaniami dewiacyjnymi, dysocjalnością, etc., etc., który powiedział mi, ja się pytałem go, czy pan jest przeciwko karze śmierci. Akurat broniłem wtedy jednego z trzech młodych ludzi oskarżonych o straszne zbrodnie. Powiedział, ja jestem przeciwnikiem kary śmierci, ale nie jestem kretynem, panie mecenasie. Ja mówię, nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Ja mówię, ja nie jestem totalnym przeciwnikiem kary śmierci. Ja mówię, niech pan mi to wytłumaczy. Nie jestem, ponieważ w okresie okupacji wykonywałem jako członek ruchu oporu podziemia wyroki wydawane w majestacie Rzeczypospolitej przez sądy podziemne na zbrodniarzy, na kolaborantów, na szmalcowników, etc., etc. I myśmy musieli to robić, ponieważ oni zagrażali cały czas, in extenso, polskiemu społeczeństwu. Gdybyśmy ich nie zabili, nie mieliśmy więzień, Polska nie była wolna. Panie uważa, że ludzie zagrażają dzisiaj też społeczeństwu? Zaraz, i teraz odpowiadam. Jeżeli my przyjmiemy logikę nie kodeksu karnego, postępowania karnego, sądu, więzienia i tak dalej, to jeżeli idziemy na wojnę, to wojna rządzi się swoją logiką. To znaczy te sądy, które działały w okresie, kiedy profesor Czapow wykonywał tego rodzaju wyroki w majestacie niepodległej Rzeczypospolitej, to były jedyne kary. Nie było więzień, nie było państwowości. Społeczeństwo było... w ten sposób się miało szansę bronić. I ja uważam, i tutaj, ponieważ występuję publicznie, mogę powiedzieć tylko tyle. Oto przestępcy, oto bandyci, oto zdziczałe postacie. W tej chwili postępują w ten sposób, iż najbardziej zatwardziałych zwolenników wejścia w to wezwanie na przykład papieża, czy przed samą śmiercią wezwanie prymasa Wyszyńskiego do tego, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do problematyki kary śmierci, mogą spowodować, że powiedzą nie. Idziemy na wojnę z ludźmi, którzy nie szanują elementarnych zasad, elementarnych uczuć, kiedy idą nie... Bo można zrozumieć złodzieja, ktoś jest chęć zysku, ale nie można zrozumieć, że ktoś, żeby zabrać 1000 złotych, boruje komuś kolano, prawda? Czy pan uważa, że jednak trzeba iść na wojnę z tymi ludźmi, czy nie? Znaczy ja uważam tak, że jeżeli przyjmiemy zasady obrony koniecznej, czy stanu wyższej konieczności, to najpierw, bo pamiętajcie państwo o tym, że jeżeli ktoś jest złapany, zamknięty, to my wtedy po prostu w spokoju podejmujemy decyzję o zabiciu człowieka. Ale uważam, że na razie trzeba bardzo rozszerzyć wszystkie środki, prawo do obrony. Prawda? Panie senatorze, ale ten człowiek, no najwyraźniej z tego, co mówi biegły, żył, no nie żył nigdzie. Żył gdzieś, gdzie ludzie na niego patrzyli i to narastało. Przecież tych dzieci było czworo. Panowie, w moim przekonaniu jest to sprawa, to nie jest którą tak, gdybyśmy zgłębiali, posiada sobie ludzi, tak jest... głębokie korzenie dewiacyjne. Ja mówię o tych cynicznych, bezwzględnych, racjonalnie myślących, mieszkających w cudownych domach, jeżdżących cudownymi... Ale ci ludzie też myśleli racjonalnie. Ten człowiek zabił swoje dzieci, po czym brał zasiłek. Brał zasiłek na nie. Nie, ja słyszałem, co biegły mówił wcześniej. To był człowiek, który był wyzuty z jakiejkolwiek empatii. Pamiętajcie panowie, że mamy do czynienia z mordowaniem własnych dzieci. Własnych dzieci. Doświadczeń życiowych. Więc to jest niewyobrażalne i tu jest potrzebny zespół biegłych, który oceni tego rodzaju proces, tego rodzaju dojście do tego rodzaju przestrzeni, w której oni funkcjonowali jako rodzina. Ja sobie zadawałem pytanie, dlaczego ten człowiek miałby dalej żyć? Co on takiego może zrobić? Jak może odkupić te swoje winy? I on nie może tych win, według mnie, odkupić. Mi się wydaje, że jemu trzeba dać szansę, żeby ten, się zmienił. Nie ma żadnych powodów, moje osobiste zdanie, nie ma żadnych powodów, dla którego społeczeństwo powinno pozwolić mu dalej żyć i utrzymywać go w więzieniu. Jeżeli pan mnie się pyta, dlaczego mamy ich utrzymywać, to ja muszę powiedzieć, że ja nie mam wielkiej przyjemności z tego, jako podatnik, żeby utrzymywać tą parę, prawda, która mordowała własne dzieci. Ale pamiętajcie państwo, że do końca XVIII wieku, jeszcze w XIX wieku, w Europie bardzo cywilizowanej, padały wyroki, gdzie nie tylko zabijano, ale zabijano w sposób specjalny i to publicznie, prawda. Najpierw ścinano głowę,
potem to ciało targano przez całe miasto, ciągnąc końmi i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie mówię, żeby robić takie nie. Ale być może kiedyś była kara śmierci, być może ktoś następny by się zastanowił, miałby z tyłu głowy, ten człowiek, że za taki czyn może zapłacić swoim życiem. Tomek, jest jeszcze szansa, dlatego że ten człowiek wychował się... Ale na co szansa? Na to, że zabije kolejne dzieci? Nie, posłuchaj, on się wychował, w niepełnej rodzinie, znał tylko takie sposoby zachowania. Współczuję mu. Jego żona, jak mówię, była ociężała umysłowo. Nie, pan, w ten sposób pan forsuje tego rodzaju tezę, która oczywiście jest tezą uprawnioną, że tego rodzaju ukształtowanie osobowości, tego rodzaju stosunek do ludzi, tego rodzaju stosunek do własnych dzieci powinien powodować eliminowanie tego człowieka ze wspólnoty, w której funkcjonujemy. Społeczeństwa takie, które, na przykład zebranie takiego? Nie odpowiem na to pytanie, bo nie jestem specjalistą. Czy słyszał pan o takich przypadkach udanej resocjalizacji? Myślę, że jeżeli przywołamy powiedzenie, że nie ma takiego grzechu, który może zgasić płomień miłosierdzia, prawda, a to było powiedziane 2 lata temu w Polsce, to musimy zakładać, że zawsze istnieje szansa, prawda? Oczywiście to brzmi trochę naiwniej, trochę dziecinnie, kiedy spojrzy się na to, co widzieliśmy. Ale chcę powiedzieć w ten sposób, że postawmy sobie pytanie, dlaczego tak mądre społeczeństwa, tak dobrze zorganizowane, tak dobrze funkcjonujące, mówią, likwidujemy karę śmierci, ponieważ mają swoje doświadczenia z przeszłości, ponieważ wiedzą, że otworzenie tej szczeliny w możliwości wydawania wyroków, które mówią, trzeba zabić tego człowieka, powoduje rozszerzanie tej szczeliny i dochodzenie do takiego punktu, że tworzy się etos, że można wydawać wyroki, które mówią o tym, zabijamy kogoś, prawda? Papież wzywa do cywilizacji życia, nie cywilizacji śmierci. Cywilizacja śmierci to jest możliwość podejmowania przez nas decyzji o życiu kogoś innego, prawda? I stąd jest cała filozofia terroryści, którzy zabierają życie. Tego ma pan rację. Więcej, panu powiem. Jak ja czasami, zabierają życie akurat nie w tej sprawie. Setkom, tysiącom tak jest, ludzi. Tak jest. Nie w tej sprawie. Nie w tej sprawie. Akurat co pokazuje. Wielu innych sprawach bandyckich, strasznych, gdzie ludzie się katuje, morduje, żeby zabrać, nie wiem, pierścionek, naszyjnik czy coś takiego. Ja mi się zanim wydaje, przecież to jest niewyobrażalne. Tego człowieka trzeba zabić, ale natychmiast włącza się coś takiego. Jeżeli zgodzimy się na tego rodzaju postępowanie, a nie na dożywocie. Ja uważam, że powinna być kara dożywocia bezwzględnego, gdzie w zasadzie ale nie powinno być możliwości bezwzględnego, zwolnienia. Nie ma już nic do stracenia. Panie senatorze, jeśli jestem skazany na dożywocie i wiem, że już nie wyjdę z więzienia, to ja robię co chcę w tym więzieniu. Ja panu tylko mówię, jaka jest motywacja tych społeczeństw, tych mądrych ludzi, którzy podjęli decyzję, że dożywocie, doskonale zorganizowana policja, wielkie uprawnienia do obrony koniecznej. Pytania. Panie senatorze, terroryzm. Ludzie, którzy zabijają setki, tysiące innych ludzi. Proszę pana, powinni żyć? Pytam się pan o bardzo trudną sprawę. Ja wiem, że jest trudna sprawa. I to jest chyba jeszcze jedna dyskusja. Żyjemy. Ponieważ ja uważam, że terroryzm, powtarzam, terroryzm to jest logika wojny. No dobrze, ale trzeba postępować z tymi ludźmi, rozumiem, zgodnie z prawem. To jest logika wojny. No ale to jest logika wojny, dobrze, czyli można ich zabić w czasie działań przeciwko nim, ale jeśli się ich pojma, to trzeba ich osadzić na całe życie w więzieniu. Nie pojmać, tylko od razu zastrzelić. Czy zwrócił pan uwagę, co się działo? Czyli żołnierze mają wydać wyrok, tak? Co się działo na świecie? Nie mają wydać wyrok. Jeśli się da im wziąć żywcem, to trzeba ich aresztować. W momencie nieodpowiedniego traktowania więźniów w Iraku? Oburzenie, no tak. Oburzenie. To jest oburzenie. Chociaż być może byli tam terroryści, prawda? Jaki jest stosunek społeczności międzynarodowej do Guantanamo, do obozu? Nie wiem. Panie redaktorze, jesteśmy coraz dalej od 11 września. Czy jestem starszy, ludzie zapominają, jestem bardziej radykalny. Zwłaszcza, że w Guantanamo siedzą nieletni. Nieletni, którzy w pewien sposób stawali się oczywiście terrorystami, ale być może wychowani zupełnie inaczej i wychowywani jeszcze teraz inaczej, Posłuchajmy profesora Zybertowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Państwo, żeby wymuszać respekt na pewnych grupach społecznych, na tych grupach, których myślenie jest poniżej progu racjonalności, powinno posiadać instrumenty, które mają znaczenie symboliczne. Może z tych instrumentów korzystać bardzo rzadko, ale powinna je posiadać. Jednym z takich instrumentów jest właśnie kara śmierci. Państwo, które nie może dysponować karą śmierci, pozbawia się samo majestatu. Co pan na to, panie senatorze? Ja muszę powiedzieć, że w wypowiedzi pana profesora jest bardzo dużo racjonalności. Mówi o tak zwanych symbolicznych instrumentach.
które miałyby w sposób silny, bardzo silny, traumatyczny oddziaływać przeciwko pewnym zachowaniom. Ale powiadam, to jest ta szczelina, z której społeczeństwa mądre, doświadczone zrezygnowały.